Panie Marszałku, Wysoki Senacie, ja tylko tak na zasadzie takiej dygresji, mianowicie tu się dużo krytyki pojawiło pod kątem tego, jak często nowelizujemy uchwalone przez nas ustawy, więc gwoli takiej prawdy historycznej co do kodeksu wyborczego z 2011 roku było 7 nowelizacji, a pierwsza nowelizacja, pierwszy projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 14 stycznia 2011 roku, a ustawę uchwalono 5 stycznia 2011 roku, a więc 9 dni po uchwaleniu już był ten kodeks wyborczy, taki wspaniały, poprzedni przez państwa nowelizowany. Jeszcze jedna taka dygresja już, jak to się mówi, pro domo sua, bo pamiętam właśnie, jak w 2004 roku odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego, wtedy w nich startował mój tato, były senator Bogdan Pęk, bo tutaj się też mówiło, że była to ordynacja krojona pod Giertycha, pod Ligę Polskich Rodzin, więc pamiętam nawet taką rozmowę telefoniczną mojego ojca z Romanem Giertychem, który był przerażony, że jak tak dalej mój ojciec będzie zbierał głosy w Krakowie, to oni nie będą mieć mandatu w zupełnie innym rejonie Polski, więc rzeczywiście ta kwestia tego mandatu wędrującego to była niewątpliwa słabość tej ordynacji wyborczej, która też no, preferowała takie okręgi wyborcze, w których po prostu było dużo wyborców i oni zabierali głosy słabszym okręgom, gdzie było dużo wyższe poparcie dla konkretnych partii politycznych. Więc można powiedzieć, że ta poprzednia ordynacja była no, taka do końca niekontrolowana przez nikogo, nie pasowała nikomu i na pewno nie służyła też demokracji. Dziękuję bardzo.